Bezpieczeństwo przyszłości jest dla mnie wielką zagadką, dlatego że wszyscy chcą być innowacyjni, wszyscy chcą być skuteczni, wszyscy chcą być tani, wszyscy chcą być postępowi, a tak naprawdę nie da się wszystkiego w prosty sposób pogodzić. Bezpieczeństwo przyszłości przede wszystkim musi być optymalne. Przy dzisiejszej mnogości środków, jakie możemy zastosować do ochrony i przy ciągle mutujących zagrożeniach, optymalne bezpieczeństwo będzie polegało na tym, żeby w odpowiedni sposób to zbalansować. I dla mnie dlatego bezpieczeństwo przyszłości jest troszkę zagadką, że tak naprawdę nie wiadomo, na ile te procesy uda się wszystkie zgrać. Nasze rozwiązania to są rozwiązania oparte na przyszłościowych technologiach. Najbardziej taką znaną przyszłościową technologią to są technologie chmurowe i nasze rozwiązanie właśnie na takiej chmurze bazuje. Więc jeżeli w normalnym świecie obserwujemy, co się dookoła nas dzieje, jeśli chodzi o bankowość internetową, media społecznościowe, sklepy, e-commerce i tak dalej, to wszystko się dzieje w chmurze. I o tyle nasze rozwiązanie jest właśnie przyszłościowe, że też jest w chmurze. W tej chwili jest to jedyne tego typu rozwiązanie. System SafeStar jest to jedynym takim rozwiązaniem w Polsce, jeśli chodzi o security w chmurze, no ale w tej chwili też już bardzo szybko zdobywamy również klientów na świecie.